Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. W tym odcinku wrzucamy na tapet koncentrację pierwiastków w najczęściej wybieranych olejach silnikowych. Kluczowe pytanie, jaki jest poziom zróżnicowania pierwiastków wchodzących w skład pakietu uszlachetniającego olej silnikowy w tej samej klasie lepkościowej. Do porównania wybrano następujące oleje silnikowe. Co ważne do podkreślenia, poziomy koncentracji pierwiastków zaczerpnięto z kanału La Taberna del Motor, gdzie autor szczegółowo analizuje jakość każdego z wybranych olejów osobno. Zapraszam na jego kanał po więcej szczegółów powiązanych z olejami silnikowymi. Są to analizy wykonane kilka lat temu, dlatego trzeba wyraźnie zaznaczyć, że dla części olejów zaprezentowane poziomy mogą być nieaktualne, bo producenci z różną częstotliwością zmieniają formulacje swoich olejów silnikowych. Natomiast celem odcinka jest wykazanie poziomów zróżnicowania oraz zaprezentowanie plusów i minusów obecności poszczególnych pierwiastków, tak żeby móc świadomie oceniać jakość dowolnego oleju silnikowego, gdy mamy wgląd w szczegóły na temat koncentracji poszczególnych pierwiastków. Bazując na tabelach zaprezentowanych na kanale La Taberna del Motor, przygotowałem zbiorcze zestawienie zawierające następujące informacje. Po pierwsze, klasa lepkości. Wybierałem oleje w najpopularniejszej klasie lepkości 5W30. Wszystkie wybrane oleje należą właśnie do tej klasy. Następnie klasa jakości według ACA. Dominują oleje przypisane do klasy C3. Kolejno klasa jakości według API. Dominują oleje przypisane do klasy SN. Następnie informacje na temat lepkości kinematycznej mierzonej w 40 stopniach Celsjusza, lepkości kinematycznej mierzonej w 100 stopniach Celsjusza, wskaźnik lepkości, całkowita liczba zasadowa, liczba kwasowa oraz kluczowe pozycje, pierwiastki stanowiące meritum dzisiejszego odcinka. Są to takie pierwiastki jak molibden, fosfor, cynk, bor, magnez oraz wapń. Zaczynamy prezentację zestawienia. Pierwszy pierwiastek to molibden. Na początku charakterystyka tego pierwiastka, za co odpowiada ten pierwiastek, co poprawia, co nie. Molibden to przede wszystkim ochrona przeciwzużyciowa, tworzy powłokę przeciwtarciową w silniku, tak zwana funkcja anti-wear, anti-pressure, czyli przeciwzatarciowa, przeciwzużyciowa. Zatem molibdenu używa się, aby ograniczyć tarcie. Główna jego funkcja to funkcja ochronna, podobna do boru, o którym będzie później. Molibden i bor są to bezpopiołowe modyfikatory tarcia. Warto dodać, że w kontekście LSPI obecność tego pierwiastka zmniejsza szanse wystąpienia tego zjawiska. Molibden ma działanie podobne jak wolfram. Natomiast molibden w odróżnieniu od wolframu i boru nie odkłada się w silniku i trzeba go dolewać co wymianę oleju. Molibden bardzo dobrze spełnia swoją rolę w silnikach z wtryskiem bezpośrednim ze względu na zmniejszenie ryzyka niepożądanej detonacji ładunku w cylindrze, czyli przywołane wcześniej zjawisko LSPI. Molibden wraz z odpowiednio dobranym stosunkiem wapnia i magnezu stanowi pakiet, który minimalizuje wywołanie tego zjawiska. I kilka praktycznych wskazówek. Jeśli ktoś ma rozrząd na łańcuchu, to warto wspomnieć, że będzie to pierwiastek wpływający pozytywnie na ochronę łańcucha. Można próbować szukać związków pomiędzy wysoką koncentracją tego pierwiastka a spadkiem spalania paliwa. Dodatkowa funkcja, o której warto wspomnieć, to funkcja przeciwutleniająca, mogąca przysłużyć się do zmniejszenia depozytu w rejonie pierścieni tłokowych. Może występować w różnych związkach, kilka wyświetlam teraz na ekranie. MODTC to modyfikator tarcia, korzystne dla oszczędności paliwa, ochrony łańcucha. MODTP, MOS2. Molibden organiczny MODTC oprócz funkcji zasadniczej, czyli zabezpieczenia przeciwzużyciowego, pełni również rolę antykorozyjną oraz antyoksydacyjną. Warte odnotowania są różnice pomiędzy dwusiarczkiem molibdenu a molibdenem organicznym, podobnie zresztą jak z dwusiarczkiem wolframu. Chodzi o niestabilność związków molibdenu i wolframu z siarką w obecności tlenu, wilgoci i wysokiej temperatury, mogących tworzyć niepożądane związki, w tym kwasy i twarde tlenki molibdenu lub wolframu, będących materiałem ściernym. Analizując oleje z naszej bazy, to z punktu widzenia koncentracji tego pierwiastka mamy następujące wnioski. Absolutnym liderem jest Miller's Oil, który zawiera 809 ppm tego pierwiastka, następnie Amsoil i Castrol Magnatec 230-219 ppm odpowiednio, Valvoline 174 ppm, Liquimoli 155, Ravenol VMP oraz Mobil One ESP okolice 100 ppm, a pozostałe 13 olejów nie zawierają w swoim składzie tego pierwiastka albo zawierają go śladowe ilości. W drugiej kolejności podejmujemy bor. Bor jest to bezpopiołowy dyspergator, czyli rozdrabniacz wiążący niekorzystne składniki eksploatacji olejów w zawiesinie,
uniemożliwiający agregację większych cząstek i działający również przeciwzużyciowo jako modyfikator tarcia, dodatek metaliczny. Obecność boru wskazuje na zastosowanie bezpopiołowego środka dyspergującego. Cel to utrzymać nieczystości w zawiesinie i to jest jego główne zadanie, choć może też wspomagać działania antyzużyciowe. Podobnie jak molibden, również bor może występować w różnych związkach. Dość popularny jest heksagonalny azotek boru, HBN, występujący jako nanododatek, np. AR900 na nim bazuje. Jako inhibitory korozji stosowane są sulfoniany boru. Jako modyfikator tarcia stosowany jest azotek boru. W silniku tworzy warstwę ceramiczną, która potrafi utrzymać się przez kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Jako przykład można przywołać dość popularny ceratek od Liquimoly. Z ciekawostek dorzucę, że inne formy azotku boru, np. CBN, są wykorzystywane wprost przeciwnie, czyli jako materiał ścierny. Podsumowując, związków boru jest sporo rodzajów i nie wszystkie działają przeciwzużyciowo, zwłaszcza jeśli są w ilościach poniżej 100 ppm. Warto odnotować, że jeśli w oleju jest boru w okolicach 500 ppm, molibdenu w okolicach 1000 ppm, to są to wartości wysokie, niespotykane zbyt często w ogólnodostępnych olejach silnikowych. Jeśli olej nie zawiera boru i molibdenu, a także magnezu, a zwiększone są poziomy wapnia, to może to być istotny problem w silnikach narażonych na LSPI. Bogaty pakiet dodatków z magnezem, borem i molibdenem jest niezbędny, żeby spełniać klasy jakości APSN i zapobiegać niekorzystnym zjawiskom LSPI. Zatem z praktycznych informacji zapamiętujemy, że zarówno dawka boru, jak i molibdenu redukują LSPI. Na marginesie dyspergator oparty o bor pomaga w obniżeniu depozytów molibdenu. Wracamy do naszej tabeli zbiorczej, analizując wybrane oleje pod kątem koncentracji boru. Do odnotowania są następujące wnioski. Trzy oleje mają wartości przekraczające 400 ppm, są to Fuchs Titan, Manol Energy oraz Total Ineo Long Life. Dwa oleje mają wartości z przedziału od 300 do 400, są to Amisoil oraz Mobil ESP. Cztery oleje mają przedział od 100 do 200 ppm, to Castrol Edge, Total Ineo MC3, Mobil One ESP oraz Miller's Oil Long Life. Między 50 a 100 ppm odnotowały Liquimoly, Ravenol VMP, Shell Helix Ultra, Castrol Magnatec Start Stop oraz Mobil Super 3000. Pozostałe 6 olejów nie zawierają boru w ogóle lub też są to śladowe ilości. W trzeciej kolejności analizie podajemy dwa pierwiastki razem. Są to cynk i fosfor, czyli klasyczne pierwiastki przeciwzużyciowe. Fosfor i cynk to główne dodatki EPAW, czyli przeciwzatarciowy oraz przeciwzużyciowy dodatek. Wchodzą w skład ZNDDP, czyli najlepszego znanego dodatku przeciwzużyciowego, który nawiasem mówiąc jest toksyczny dla człowieka, a podczas spalania wytwarza popioły siarczanowe. Występują w gronie innych pierwiastków, wapń, magnez, molibden, tytan, sód, wpływających na LSPI, jeżeli występują jako niezależne dodatki, a także jako część ZNDDP. Zwiększenie ich koncentracji ogranicza wystąpienie zjawiska LSPI, przy czym w wypadku cynku można mówić wyłącznie, jeżeli występują jako część ZNDDP, w wypadku fosforu także jeżeli jest samodzielnie występującym bezcynkowym dodatkiem. Sam cynk bez połączenia z fosforem nie ma praktycznego wpływu na LSPI. Przechodzimy do naszej tabeli zbiorczej. Widzimy, że dominują przydziały od 700 do 900 ppm. Są to właśnie warunki do spełnienia dla klasy C5, C3, C2. Są to tak zwane mid-sapsy, które mają generować mniejszą ilość popiołu ze względu na ograniczony ZNDDP. Na marginesie w zamian z reguły dostają więcej boru i molibdenu, zatem ograniczony fosfor i cynk to próba ochrony układów oczyszczania spalin. Fosfor i cynk dla klasy APSN ma dość zbliżony przedział, natomiast mogą się tutaj zdarzyć takie przypadki, że olej ma koncentrację tych pierwiastków w dolnych widełkach, jak np. Ravenol VMP, bądź też w górnych widełkach, jak Liquimoly TopTech 4200. Warto również zaprezentować przykład oleju z klasy A5/B5, to jest Miller's Oil Long Life, który ma dwukrotnie więcej fosforu od pozostałych olejów oraz zauważalnie więcej cynku, okolice 1100 ppm. Na marginesie fosfor jest szkodliwy dla katalizatorów, ponieważ dezaktywuje powłokę czynu w katalizatorze. C1 wymaga max 0,5% popiołów, więc ZNDDP padł ofiarą normy. Często niedobór ZNDDP jest rekompensowany molibdenem i borem. I na deser zostały nam dwa pierwiastki, wapń oraz magnez, jeden i drugi stosowany głównie jako detergent, w pierwszej kolejności wapń. Praktycznie nie da się uniknąć zawartości wapnia w oleju, jako że o ten pierwiastek oparty jest skuteczny i najczęściej stosowany detergent.
To właśnie wapń z niewielkim dodatkiem magnezu jest głównym środkiem zapewniającym czystość silnika. Jest odpowiedzialny za neutralizację zanieczyszczeń. Wapń w postaci salicynianów pozwala na skuteczną neutralizację kwasów i skuteczne mycie podczas eksploatacji auta. Jednak jego nadmierne ilości, jeżeli nie są równoważone innymi składnikami, bardzo negatywnie wpływają na LSPI i znacząco zwiększają szanse wystąpienia tego zjawiska. W zależności od rodzaju detergentu są trzy podstawowe, częstotliwość wystąpienia zjawiska jest różna, jednak zawsze wysoka. Zatem detergenty na bazie wapnia promują zjawisko LSPI, z tego względu stosuje się detergenty na bazie magnezu, a wapń redukuje. I przechodząc do magnezu, jest to ostatni pierwiastek, który pozostał, przewijał się wielokrotnie przy opisie wapnia, dlatego króciutko. Magnez jest pierwiastkiem, który podobnie do wapnia odgrywa ważną rolę przy tworzeniu detergentów, jednak w przeciwieństwie do wapnia jego wpływ na LSPI jest pozytywny. Zastąpienie części detergentów wapniowych tymi opartymi o magnez zmniejsza szanse wystąpienia tego zjawiska. Jest odpowiedzialny za czyszczenie silnika z zanieczyszczeń i jego połączenie z wapniem dużo lepiej myje silnik niż standardowy pakiet dodatków z samym wapniem. W ramach ciekawostek zwróćcie uwagę, że poziomy pakietów detergentów wapniowo-magnezowych przekładają się na parametr TBN, czyli całkowitą liczbę zasadową. Jest to wskaźnik określający zdolność oleju do neutralizacji kwasów. Można łatwo wskazać wartości przekraczające poziom 10 mg KOH przez gram dla olejów klasie A5/B5 oraz A3/B4, gdzie tego wapnia jest odpowiednio najwięcej, ewentualnie wapń zastąpiono dużą ilością magnezu. Nie można tak na wprost wyciągać wniosków, ale do orientacyjnego rozpoznania wydaje się być ciekawą opcją. Uzyskanie wysokiego TBN-u w olejach o obniżonych SAPS-ach, czyli popiołach, jest droższe, bo nie można przesadzić z wapniem za grosze jak w full SAPS-ach, czyli wysokopopiołowych, tylko trzeba iść w nowoczesne dodatki jak na przykład magnez. Przechodzimy do analizy poziomów koncentracji wapnia oraz magnezu wybranych do porównania olejach. W pierwszej kolejności nie sposób nie zauważyć dwóch liderów w klasie A5/B5 oraz jednego w klasie A3/B4, Mobil Super 3000, Miller's Oil Long Life oraz Valvoline Max Life. Średnia zawartość wapnia mieści się w przedziale od 2600 do 3200 ppm. Zdecydowanie odstaje od pozostałych olejów w klasach C2 oraz C3. Zatem dla tych trzech olejów obserwujemy pakiet detergentów oparty głównie o wapń i niewielkiej ilości magnezu. Co ciekawe, olej Amsoil SS jest również w tej samej klasie lepkościowej A5/B5, natomiast dla tego oleju widzimy blisko trzykrotnie mniejszą koncentrację wapnia. Amsoil postawił na detergenty oparte o związki magnezu. 960 ppm to poziomy niespotykane w żadnym z pozostałych przypadków. Zatem zastosowano tutaj detergenty oparte o związki magnezu, a wapń można wręcz potraktować jako dodatek wspomagający magnez. Kolejna rzecz do podkreślenia to serie olejów, które mają pakiety ubogie wapń, okolice 1000 ppm i wzbogacone magnezem na poziomie około 500 ppm, czyli formulacje anty-LSPI. Są to Mobil One ESP, Total Ineo MC3 oraz Castrol Edge M. Cała reszta olejów to pakiety dodatków czyszczących oparte głównie o wapń ze śladową ilością magnezu. Jest to pakiet typowy dla olejów o wysokiej zawartości popiołów siarczanowych. Natomiast można zauważyć wyraźną różnicę również w tej grupie. Są oleje, które wapnia mają w okolicach 1900 ppm, np. Liqui Moly, Shell Helix Ultra, Valvoline SynPower, Manol Energy Combi Long Life czy też Liqui Moly Molygen. A są też oleje, które wapnia mają zauważalnie mniej, w okolicach 1400 ppm, to jest Castrol Magnatec Stop Start czy też Ravenol VMP. Podsumowując informacje na temat wapnia i magnezu, wapń jest detergentem neutralnym, jeśli chodzi o ekonomię spalania. Magnez w oleju może przełożyć się na zwiększenie tarcia i wzrost spalania. Magnez jest detergentem droższym od wapnia. Wapń jako detergent w większych ilościach może mieć wpływ na zjawisko LSPI w silnikach benzynowych. W dieslu nie ma to większego znaczenia, natomiast warto wspomnieć, że zostawia depozyty, ponieważ najwięcej popiołu w oleju pozostawia wapń i on najsilniej zapełnia DPF-y. Potem cynk, ale znacznie mniej. Wapń generuje ponad 2 razy więcej popiołów niż cynk. Molibden na marginesie nieznacznie podnosi popioły w testach ASTM, gdyż z reguły sublimuje poniżej temperatury testu. Wapnia na ogół jest więcej w oleju niż cynku i to licząc ilości przypadające na każdy ppm w oleju. Wapń z sulfonianów wapnia wykazuje zmniejszony wpływ na LSPI. Detergenty wapienno-magnezowe wykazują właściwości anty-LSPI. I na samym końcu w ramach ciekawostek kilka słów na temat najbardziej popularnych dodatków.
Arch Oil 9100 znacząco podnosi ilość boru i tebenu. Jest to nanoboren potasu, V2 to dwusiarczyk wolframu, Ceratec to sześciokątny azotek boru oraz organiczny molibden MODTC3. Ceratec i Arch Oil to odmienne koncepcje dodatkowej ochrony. Ten pierwszy uzupełnia ZNDDP standardowo plus molibden plus trochę boru plus wapń. Za to Arch Oil 9100 to potas plus bor, Arch Oil AR 9200 to wolfram plus molibden. W 9100 nie ma molibdenu, tylko nanoboran potasu w estrach, a w 9200 nie ma fosforu, tylko molibden, magnez dla czystości i tebenu na bazie estru. 9400 nowy w puszce to kompleks organiczny, polimerowy, molibden, dyspergator, detergent magnezowy dla czystości tebenu i przeciwutleniacze dla wydłużenia przydatności oleju na bazie tego samego estru co 9200 V2. Dziękuję za wspólne zgłębianie tematyki olejowej. Jeśli materiał był dla Was ciekawy, to zapraszam do subskrypcji kanału, żeby nie umknęły Wam kolejne odcinki. Z góry dziękuję za każdy komentarz, łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!